Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Znajduję się aktualnie na Podlasiu i dlatego postanowiłam, że jeżeli już tu jestem, to poszukam trochę informacji i trochę Wam opowiem z tego, co wiem o szeptuchach. Wiem, że jest to temat bardzo, bardzo interesujący, że zazwyczaj z zainteresowaniem oglądacie tego typu filmy. Wybrałam miejsce, które będzie oddawało to, co chcę powiedzieć, czyli prawosławna cerkiew, i właśnie takie prawosławne wierzenie. Ja mam tutaj oczywiście spisane rzeczy, które chcę Wam opowiedzieć, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tak patrzę, czy nie stoję na drodze, dlatego że jedzie tutaj samochód. Słuchajcie, co to są szeptuchy? Były takie czasy, kiedy tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące zdrowia czy leczenia, nie było ani tylu wykształconych ludzi, ani nie było takiej możliwości finansowej, żeby każdy mógł leczyć się u profesjonalnego, nazwijmy to, lekarza. I właśnie w tych czasach znajdowało się po wsiach i ogólnie dostępnych bardzo dużo znachorów. Generalnie szeptuchy są takimi znachorami, z tym, że oczywiście one bardzo często dzielą się na profesje, czyli nie każda szeptucha zna się na ziołolecznictwie, nie każda szeptucha zna się na wszystkich magicznych rzeczach, ale przede wszystkim pomagają one w chorobach. Natomiast jeżeli chodzi o szeptuchy, to sama ta nazwa jest taka współgrająca i wywodzi się właśnie z okolic, w których jestem, czyli z Podlasia. Dlatego, że w innych kręgach możecie nazywać takie kobiety czarownicami, możecie nazywać wiedźmami, czyli kobietami, które wiedzą. Natomiast tutaj typowo magia szeptuchowska, szeptuch, czyli zamawiania, zaklinania i szeptania. W tym momencie, jak podają różnego rodzaju źródła, tych szeptów na Podlasiu jest około 30. Ja właśnie znajduję się w tym okręgu między Orlą, Rudką a Hajnówką, gdzie jeżeli przejedziecie się po jakiejkolwiek wsi i staniecie, każdy Wam wskaże drogę do mądrej babki. Szeptuchy również każą się nazywać różnorako. Jedne mówią sobie babki, drugie szeptuchy. Są to już osoby najczęściej, które są po 50, bardzo często znacznie starsze. Nawet takie osoby, które jako dzieci przeżyły okupację. Wiedza szeptuchowska przekazywana jest najczęściej z pokolenia na pokolenie. Dlatego po mojemu, jeżeli ktoś nazywa się szeptuchą, a nie wywodzi się stąd, nie ma w rodzinie takiej osoby, która by pokazała wiedzę, albo nie doznaje olśnienia, dlatego że jak opowiadamy o szeptuchy opowiadają o swoim życiu, to bardzo często po wypadku, po pokazaniu się Chrystusa i Maryi, bardzo często dopiero wtedy uzyskują ten dar leczenia. Natomiast jeżeli ktoś nazywa siebie szeptuchą, to nie jest to prawidłowe. Oczywiście, że może być tak, że stosujemy metody szeptuchowskie. I to jest jak najbardziej adekwatne, dlatego że te metody w tym momencie już są znane szerokiemu gronu. Te metody nigdy nie były spisane. Te metody nie mają jakichś wielkich ksiąg, dlatego one są przekazywane z ust do ust. Stąd też może się zdarzyć, że bywają te metody zupełnie różne. Nie należy się przejmować, że jedna szeptucha zamawia poprzez chleb z makiem, druga poprzez sól, trzecia poprzez palenie świec. Każda z nich jednak używa modlitw. Są to modlitwy bardzo często w języku białoruskim, są to modlitwy w języku starocerkiewnosłowiańskim, są to modlitwy również po polsku, często jest to wszystko bardzo wymieszane. Szeptuchami przeważnie są osoby prawosławne. I tak, są to osoby, które modlitwą przewodniczą pośredniczą między Bogiem, bo jest to bardzo mocno związane z religią, a osobą chorą. Jeżeli nawet zapytać księży naszych czy prawosławnych, to na temat szeptuch nie powiedzą złego słowa, dlatego że bardzo często może nie poprą, ale również nie będą wyklinać, że są to czary, magia i innego tego typu złe rzeczy. Szeptuchą najczęściej zostaje się
no już po tej przysłowiowej 50, w momencie, kiedy kobieta ma po prostu menopauzę. Uważa się wtedy, że jest czysta, ale mnie się wydaje, że jest to z takiej bardziej ludowej tradycji, kiedy uważa, to już są odchowane dzieci, wykarmiony małżonek, można zająć się cudaczeniem po prostu, ale również wiąże się to z rodzajem energetyki, ale również wiąże się to z rodzajem czystej głowy, czyli nie ma już takich obowiązków względem rodziny, stąd też takie kobiety po prostu magią szeptuchowską się zajmowały. Uważa się również, że bardzo często dar szeptuch jest rodzajem zadośćuczynienia z trudnego dzieciństwa, trudnych początków, dlatego że są to osoby starsze, bardzo często takie, które przeżyły okupację, bardzo często takie, które miały trudne dzieciństwo, trudne pierwsze lata swojego życia, więc to jest jakby dar od Boga za zadośćuczynienie za trudne dzieciństwo. I teraz ciekawostki to może zostawię na końcu, słuchajcie. A, bardzo często ja postaram się w ogóle objechać w tym momencie, chociaż być w Rudce i na Orli, żebyście zobaczyli, jak wygląda domek szeptuchy. Bardzo często szeptuchy przyjmują w zwyczajnym swoim domu, przy zwyczajnym kuchennym stole. Mają wszelkiego rodzaju swoje artefakty i cóż tutaj najczęściej używane jest? Sól, rośliny, kadzidło, świece proszewne, cerkiewne, ewentualnie chleb. No i przy tych wszystkich artefaktach jest bardzo dużo zamawiania i czarowania po prostu. Szeptuchy generalnie nie pobierają opłat. To jest tak zwane zostawia się co łaska. Kiedyś było tak, że przynoszono kury, przynoszono jajka, przynoszono pożywienie, jedzenie, ciuchy, materiał, czyli była taka wymiana barterowa. Natomiast w tym momencie faktycznie najłatwiej jest zostawić pieniądze, ale najczęściej jest tak, że szeptuchy nie biorą tego dla siebie, tylko to są właśnie pieniądze dla cerkwi na przysłowiowe świece. Również się mówi, że silnymi szeptuchami są mężczyźni. Teraz w dużej mierze są to jednak kobiety, natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, taka była dawna tradycja, a też słyszało się również o popie, który zaklinał. Tylko jego zaklinanie opierało się typowo na modlitwach i już nie używał tych innych metod, takich jak len, jajowanie, czy właśnie chleb, sól, mak, plucie przez lewe ramię. Zajmują się również często świecowaniem uszu. Należy pamiętać, że nie przyjmują w dni święte. Tak po prostu, nie przyjmują w dni święte. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Jakie są metody i co robią? Mogą odprowadzać duchy. Są szeptuchy, które zajmują się jakby oswajaniem dusz. Jeżeli kogoś dręczy zmarła osoba, idą na grób, odmawiają odpowiednie modlitwy, kładą kromkę chleba z solą, której pół zjadają, pół zostawiają, zapalają świece i odmawiają modlitwy. Ja tutaj może tych modlitw nie podam z tego względu, żeby nie zacząć się bawić po prostu w odprowadzanie. Wiecie, to jest kanał ogólnodostępny, też nie wszystko można powiedzieć. Używają ziół, na przykład pięciornik, gęsi do tego, żeby ochronić dom. Bylice, żeby oczyścić dom, ostrożeń, żeby zobaczyć, czy ktoś ma klątwę. Jeżeli zrobią napar w ostrożeniu i okaże się, że się tworzy na kąpieli taka powłoczka, to znaczy, że jest klątwa, ale również ostrożeń tę klątwę ściąga. Bardzo często takie metody jak uziemianie choroby, czyli kładzenie na ziemi i zamawianie i stosowanie modlitw, albo metoda z ziemniakiem, kiedy w ziemniaka zamykamy chorobę, pocierając połówką ziemniaka całe ciało, zamykamy chorobę i zakopujemy w ziemi. Ja myślę, że w tej ziemi leży bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju artefaktów, które zostały oddane żywiołom, chociaż tak tego zwyczajnie nie nazywają. Oczywiście wszystkie sposoby na zlizywanie, zapluwanie z czoła klątw i uroków są bardzo znane. Na co pomagają szeptuchy? Róża, czyli wszelkiego rodzaju sprawy dermatologiczne, nazwane generalnie róża. Wiatry, czyli wszelkiego rodzaju... Trochę mi przerwało, bateria się wykończyła, ale już wracam. Także mówiłam Wam o trzech rzeczach, na które tak najbardziej pomagają, czyli róża. Czyli jest to zaklinanie wszystkich dermatologicznych problemów. Wiatry, czyli to wszystko, co jest przeziębieniem,
no oraz wszelkiego rodzaju uroki i zaklinania, czyli takie psychiczno-nerwowe problemy, z których one też mogą oczyścić. Ta świadomość, że pomiędzy ciałem a duchem jest łączność, pozwala, oczyszczając ducha, generalnie oczyścić i uzdrowić ciało. Bardzo ważne jest to, że szepczą modlitwy, jest to powiązane z tradycją i religijnością, ale tak naprawdę ma swoje bardzo głębokie korzenie w pogaństwie. To mniej więcej chciałam Wam powiedzieć. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, moi kochani. Mam nadzieję, że takie ciekawostki o szeptuchach również Wam się spodobają. Pa, pa! Słuchajcie, moi kochani, jesteśmy w Orli i tutaj, jak widzicie, już sznur samochodów jest. Cała masa. I przejeżdżamy. Będzie widać? Nawet się chyba utrzyma pira z oko. Będzie widać. Przejeżdżamy przez chatkę naszej szeptuszki. Wiem, że tak trochę utrudniona, ale słuchajcie, prowadzę, bateria na wyczerpaniu. Chciałam tylko Wam pokazać, jak to wygląda. O! Tutaj... Czekajcie, czekajcie, bo gdzieś ten dom to bym poznała. Tam, gdzie będzie dużo ludzi. Nie tu. Lecimy dalej. O, ten jasny. Taki jest jasny, maleńki domek z boczku, za tym dużym. To jest ta miejscówka. I tak właśnie. Dalej, słuchajcie, śladem szeptów lecimy. I w tym momencie lecimy na Rutkę i Opak. Tak? Opakę. Opakę. Z tego względu, że wczoraj nam się skończyła bateria i aparat się skończył. W momencie Orli spróbowałam coś nagrać na telefon. Mam nadzieję, że będziecie mieli chociaż troszeczkę. No ale zobaczymy, gdzie jeszcze tutaj w pobliżu te najsłynniejsze szeptuchy mieszkają, tak żebyście wiedzieli co i jak. Nie wiem, czy też na Orle nie polecimy. No, taki dzień objazdowy zrobimy, żebym Wam pokazała, jak to wygląda. Także tak, słuchajcie, auto nas wyprzedza, bo siedzę, gadam. A we auto. No i mam nadzieję, że będzie taki ciekawszy film dotyczący szeptuchowych rzeczy. Jeszcze próbujemy kamerę, jak to ma być wygodnie. No na pewno nie. Na pewno nie. Nie, słuchajcie, po prostu niewygodnie, bo albo patrzę w obiektyw, albo na drogę. Brawo ja. Dobra, to będziemy pokazywać co i jak. Słuchajcie, kończy nam się droga asfaltowa. Coś tu jeździ. Kierujemy się z nawigacją na Rutkę. Zobaczymy. Coś gdzieś, ale sorry za wyrtepy, ale tu traktory jadą. Drogę wygniotły. Chciałam Wam pokazać, jak się do Rutki wjeżdża. Ile tam mamy jeszcze? Kilometr ponad. Mojej drodze, damy radę. Zobaczcie, co ja tu dla Was muszę przeżywać. Pamiętacie w siłowni takie urządzenia masujące? To właśnie w ten sposób się czuję. No. Już się wierzyć nie chcę. Czy jest jakieś miejsce, które nie jest tak wytelepane? Tej drodze. Jakbyście chcieli jakieś te odchudzające, polecam 10 razy dziennie. Fajna sprawa. Jak mi się droga skończy, to nie jadę dalej, ale na razie jadę. Ile tam jeszcze jest? Kilometr. Jezu, 400 metrów dopiero przejechane. Damy jakąś radę.
może lepiej. O. Jakaś cywilizacja tam jest. Płot jakiś czy coś. Słuchajcie. Będziesz trzymała? Ojca i Syna i Ducha Świętego. Za 200 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Tak, jestem na środku po prostu. Spoko, nawet przystanek jest. No powiem wam. Po tym trzęsaczu. Jesteś na miejscu. Czyli na środku Rutki. Piękne podlaskie domy, których nie widzicie, bo widać mnie. Zdarza się, ale myślę, że zawracać nie będziemy, tylko z tegoż miejsca pojedziemy gdzieś dalej, czyli na coś. Opaka dużo. Dobra, my już wyjeżdżamy z Rutki, słuchajcie. Także jest to jedna ulica. Gdyby chcieć znaleźć Wiedźmucha, nie ma problemu. Przy jednej ulicy każdy wam powie, gdzie mieszka. No, okolice bardzo ładne. Słuchajcie, jesteśmy po środku niczego, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Taki cmentarz. No, nie ma jakiejś cerkwi czegoś, prawda? O, całkiem po białorusku. Mam nadzieję, że my za granicę nie wyjechały. Ja chyba nie, pomniki po polsku. Duży cmentarz. Tutaj z tej strony są jakieś bardziej proszę. Ale te niebieskie krzyże. Rewelacja. Także jak będziecie szukać szeptów, możecie znaleźć jeszcze kilka fajnych miejsc też. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. Jedziemy na oko. Ulica główna, ale chyba w tym, w Dubiczach. No właśnie, to od Dubicz. A, Dubicze Cerkiewne. Cerkiewny na Rutkę. Jak, ale czekajcie. Schronisko młodzieżowe Dubicze Cerkiewne. Piękne, nie? Super. O, i cerkiew. Nebeska, Laska Nebeska. Także od Dubicz Cerkiewnych do Rutki jest już kawałek lasem, droga. Znaczy widzieliście, ale spoko. Do przejezdna. Zimą nie polecam. Natomiast łapiemy. Za 300 metrów skręć w prawo. Natomiast łapiemy klimaty Podlasia, tylko że takie prawo już nie ma w prawo. Poczekajcie, żeby się nawigacja obróciła. A nie, nawet pojedziemy po zakręcie. I dopiero w prawo. No taka większa wioska tu jest. Sklep mają i różne. Skręć w prawo. Rzecz. Podlaski szlak sakralny, turystyczny. Nie wiem, gdzie my wyjechałyśmy. Dobrze, jedziemy. Ale w stronę Policznej, czyli okej. Dobra, damy radę, no mamy nawigację. Także Chłociany w Gnieździe. Jakby ktoś chciał. Mamy jeszcze 9 km do kolejnej wioseczki, w której jest Szeptucha, ale połapcie sobie te klimaty, zobaczcie, jak te domki wyglądają. To wszystko, prawda? O, zobacz, strzecha, nie strzecha, tu będę zwalniać, trudno. O! Strzecha, ładnie była widoczna. Tak, no co? Tutaj jaki domek. Także słuchajcie, no po prostu jest co podziwiać. To jadę 2 na godzinę, ale
bardzo się mi te tereny podobają. A wiecie co, jak już jestem tak na tych terenach, to może sobie ten telefon wrzucę. Kot na drodze, uważaj. A, kot jak kot. Tu sobie... Czekajcie, ten samochód... Włożę nawigację w ten. Żeby nie wylatała. W ten sposób. No, nie będę musiała trzymać. Dobra, dalej mnie kieruje prosto, chociaż druga jest na stopie. No, mamy podlaskie domki, podlaskie różne fajne rzeczy. Dalej prosto. A to jest trasa... Ciekawa jaka w sumie. Na Policzną jedziemy. O, Hajnówka, Siemiatyczy. Czyli generalnie jak będziecie jechać z Hajnówki, to mniej więcej skręt w Dubiczach, tak? Czyliśmy nadrobili drogi, tak z nawigacją prowadziła. Wiesz co, w kółko pojechałyśmy. W kółko pojechałyśmy. Aha. No i teraz tu. Bośmy minęły Szeptuchę. Także jadymy, wam pokażemy, jak ją poznać. Ona przyjmuje w przyczepie kempingowej. Ona ma taką złotą bramę. Także o, widzicie już z daleka przyczepa kempingowa. Sorry, że trzęsie, ale taka droga. Wolno przyjeżdżała. Tak, i tutaj można się do niej dostać. Przyczepa kempingowa jest. Tutaj ona przyjmuje księgi. Proszę bardzo. Moi kochani, a my właśnie w drodze od Szeptuchy, tak jak wam pokazywałyśmy, Opaka Wielka, jedna ulica, no i pokazywałyśmy wam w miejsce, gdzie przyjmuje Szeptucha. Po drodze możecie zobaczyć bardzo ładną kapliczkę, troszeczkę w bok, to naprawdę dosyć prosta leśna dróżka, troszeczkę w bok, sorry, bo jest ruchomy, żywy statyw, trochę w bok. I mamy ładną kapliczkę z niewielkim cmentarzykiem. Tak jak mówiłam, przygotujcie się na około 6 km szrutowej drogi. Warto, bo widoki są ładne, zwierzęta nie atakują i to są prawdziwe podlaskie klimaty, a nie tylko centrum Białegostoku czy innych większych miejscowości. Obejrzyjcie sobie po drodze chatynki, obejrzyjcie sobie babcie w chustkach, obejrzyjcie sobie stare gospodarstwa i chaty kryte strzechą jeszcze słomianą, także naprawdę rewelacja, myślę, że warto. No i co, próbujemy jeszcze raz dostać się do Orli, bo nam się wczoraj wykończył
dwie baterie w aparacie, brawo my. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, może uda nam się tam przejść. Tutaj są pustki. Tu są pustki u tych szeptów, jeżeli ktoś potrzebuje. Gorszy jest dojazd. Myślę, że to jest to. Dlatego, że jednak przy każdej była droga szrutowa, gdzieś po środku lasu, zimą tam się nie dojedzie, gorszy dojazd. Jednak już Rzymianie mieli rację, że żeby zwyciężać, trzeba budować dobre drogi. To jest przede wszystkim to. Ale gdyby ktoś chciał, to można się tu udać. Natomiast nota na Orli i dobry dojazd i większe miasteczko, więc myślę, że znacznie łatwiej. Ale czy łatwiej znaczy lepiej? To już musicie odpowiedzieć sobie sami. No hej, hej, a my u kolejnej szeptuchy. Tym razem Orla. Za 600 metrów skręć w lewo. Od jakiejś dupy strony, że tak powiem, mamy oprócz bardzo miast białoruskie napisy. Wszystko się zgadza. Teraz będziemy poszukiwać usilnie szeptuchy. Kochani, od tej strony to nie mam bladego pojęcia, gdzie. Nawigację w zasadzie można było wyłączyć, bo będzie pokazywała centrum. A mnie nie o centrum do końca chodzi. Nie wiem, gdzie ja jestem właściwie. Skręć w lewo. Bo przecież miasteczka nie znam. Swoje myki pod tytułem nie wiem gdzie jechać, oczywiście, że dobrze jedziemy. Już staję na środku skrzyżowania, po prostu gdzieś się kieruję. No to słuchajcie, jak już znajdziecie parczek, macie go po prawej stronie, to mijacie cerkiew i dalej jedziecie ku szeptuszy. Zobaczymy, czy znowu będziemy wybijać, bo ostatnio wam mało pokazałam, bo mi bateria padła. Ale proszę, jakie mamy domeczki, niedomeczki. Za 300 metrów skręć ostro w lewo. Dobra, czyli możecie generalnie jechać tak, jak wam nawigacja wskazuje, dlatego że mamy mało ludzi dzisiaj, nie? Aha, trzy samochody, to nie to co wczoraj. Sobie stanąć w zasadzie, chociaż nie wiem, czy ja sobie dalej nie stanę. Tak po prostu w cieniu, powiedzmy. Boże, nie ma ludzi dzisiaj. Czwartek, zły dzień. Dobra, jesteśmy, słuchajcie. No i tak, moi kochani, trafiliśmy do kolejnej szeptuchy. Tutaj ten domek biały za mną. Poczekajcie, przejedzie motor. To jest właśnie szeptucha na Orli. Po prostu na Orle, czyli na centrum, to bardzo ładnie to nawiguje i wskazuje. Mijacie cerkiew i potem macie już liczne samochody i to jest właśnie to miejsce. Także ja tam już swoje sprawy lecę załatwiać. Zostawiam was z tymi informacjami dojazdowymi. To jak wygląda, tak będziecie wiedzieć.